Cześć, jestem Janek i zapraszam na kolejny odcinek programu Moja Piątka. Dziś moim gościem będzie Jakub Żulczyk. Większość osób kojarzy go przede wszystkim z tego, że jest pisarzem, że jest scenarzystą, że jest współautorem popularnego podcastu Co ćpać po odwyku. Mój program jest o muzyce i Jakub zajmował się w swoim życiu również i muzyką. Przez jakiś czas występował sobie jako DJ i dalej mu się to czasem zdarza. Pisał recenzje płyt muzycznych do portali internetowych. Miał też audycję w radiu poświęconą hip-hopowi. W jego książkach, w jego sztuce też pojawiają się nawiązania do muzyki. Najbardziej znaną jego książką jest oczywiście Ślepotot od świateł. W serialu było mnóstwo rewelacyjnej muzyki, potem Run the Jewels, The Streets, Scott Walker, Myslowic, Manam i tak dalej, i tak dalej. A w samej książce główny bohater, Jacek, który w książce inaczej niż w serialu nosi imię Jacek, słuchał dużo muzyki klasycznej, między innymi Debussy'ego, Schumana, słuchał też oczywiście wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha. Pojawiło się też nawiązanie do Joy Division. W modlitwie o deszcz była siekiera, potem w dalszej części książki znowu była siekiera. Idziemy przez las, czyli można powiedzieć, że ta książka była niejako przecięta siekierą na dwie części. W serialu było to jeszcze bardziej dobitnie pokazane, bo był po prostu pocięty siekierą na kawałki. No, genialny zabieg. Jakub powiedział w jednym z wywiadów, że zawsze jak przychodzi do kogoś w gości, to lubi przeglądać kolekcję płyt i kolekcję książek. O moją kolekcję płyt jestem dosyć spokojny, ale muszę przyznać, że troszeczkę obawiam się o kolekcję książek. Na szczęście program jest o muzyce, a nie o literaturze. Czy Jakub przyniesie przede wszystkim płyty hip-hopowe? Zaraz się przekonamy. Zapraszam na moją piątkę z Jakubem Żulczykiem. Cześć. Bardzo miło. Mi również, że bardzo miło. Bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie. Na początku przedstawiłem Ciebie przede wszystkim jako pisarza, jako scenarzystę i tak pewnie większość osób Cię po prostu kojarzy. No ale robisz dużo rzeczy około muzycznych i chciałem zapytać Cię, jak w ogóle zaczęła się Twoja fascynacja muzyką? Czy to jest przez rodzinę, przez dom rodzinny, przez kumpli, a może samemu do tego dotarłeś? Kurde, to jedno z moich pierwszych wspomnień w ogóle, takich świadomych, jako człowieka takiego, któremu już się włączył jakiś odbiór rzeczywistości, małego człowieka, czyli takiego 3, 4, 5-letniego. To jest, mieszkaliśmy wtedy z rodzicami w takim, mieszkaliśmy na wsi w ogóle takiej dosyć głębokiej, która się nazywała Zabiele, tam była szkoła podstawowa, moja mama uczyła w szkole i mieszkaliśmy w takim mieszkaniu nauczycielskim, bo jeszcze w późnym PRL-u i na początku lat 90. były w ogóle takie mieszkania przydzielane nauczycielom w budynkach szkolnych, na wsiach zwłaszcza. No i rodzice mieli, ja trochę nie miałem się z kim bawić, więc pierwsze lata w ogóle życia się trochę tak chowałem sam. I nauczyłem się w ogóle sam spędzać czas, bardzo szybko nauczyłem się, wiesz, tam czytać, żyć w świecie jakiejś takiej swojej wyobraźni. No i był w domu gramofon. Ja go bardzo szybko nauczyłem się sam obsługiwać i włączać sobie płyty. Bo w ogóle oglądanie płyt moich rodziców i wybieranie sobie tych płyt i włączanie ich, to pamiętam jako coś takiego, jako coś bardzo fascynującą zabawkę, że to było ciekawsze niż jakakolwiek inna zabawka, która była w domu, że jakieś, wiesz, tam samochodziki, czy tam jakieś tam pistolety, to było jakieś w ogóle gówno, a to było super ciekawe, bo było duże, kolorowe okładki, każda była inna, każda kryła w sobie jakąś tajemnicę, każdą inną płytę, jak, wiesz, włączyłeś, to po prostu było na niej w ogóle coś innego. Także bardzo szybko rodzice mieli taki, pamiętam, gramofon Unitra, podłączony do takiego radia Unitra, które służyło jako wzmacniacz, ale to całkiem w ogóle nieźle grało. Daniela może, coś takiego? Coś takiego, no. No siemasz. No i wiesz, oni mieli taką, ta kolekcja ich tam, powiem Ci, ze dwie, trzy płyty z tej kolekcji, to mam tutaj nawet teraz w Warszawie w domu, gdzieś takie, wiesz, zawinięte i stojące na półce. Oni głównie rodzice takiego, wiesz, polskiego rocka słuchali, nie? Takiego. No ja mam bardzo dużo płyt w ogóle z kolekcji moich rodziców w dalszym ciągu. Nawet o Ewie Demarczyk rozmawialiśmy, że to mojej mamy płyta była. No tak, tak. A też dotarłem do informacji, że występowałeś jako DJ też. Ale to było wiele, wiele lat później. To już byłem dorosłym człowiekiem i to nawet mieszkałem jeszcze w Warszawie i to wiesz, mieliśmy taki skład DJ-ski z Kamilem Antosiewiczem.
dziennikarzem takim, który był naczelnym ekskluziwa, między innymi aktywista, dużo takich prac wtedy wykonywał. Wiesz, około muzycznych. Ja pisałem dla niego, bo pisałem teksty w ogóle też o muzyce, na przykład do aktywista, do Machiny, do Różnych Gazet. Czytałem sporo z nich. Tak, tak. I Kamil jakby był moim redaktorem, przyjmował ode mnie teksty. No i żeśmy się zakumplowali. W tym zakumplowaniu w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, a ja trochę wtedy jakby nie miałem kasy, bo to był gdzieś taki rok 2010. Nie był to jeszcze wtedy taki okres w moim życiu, że ja mogłem się jakoś sprzedać z jakiegoś pisania książek, czy scenariuszy, w tym drugim za bardzo nie miałem zleceń, w tym pierwszym coś tam i trochę nie miałem kasy w ogóle, pamiętam wtedy. I Kamil wpadł na pomysł, ty słuchaj, a zacznijmy grać imprezy. A jeszcze pokutowała wtedy we mnie taka w ogóle, wiesz, taki pogląd. Dziś już chyba prawie nikt go nie wyznaje, że DJ to w ogóle jest ktoś, kto musi umieć zmiksować coś ze sobą, wiesz, jakby dwie piosenki przynajmniej zrobić jakieś spoko przejście. Tak. Ale powiem ci, że ja potem jakby jakoś w trakcie się nawet nauczyłem, bo kupiłem sobie jakiś taki, wiesz, kontroler MIDI, jakiś sprzęt, jakieś tam, wiesz, jakieś pliki z traktora. Pamiętam, żeśmy w ogóle jakieś graliśmy w ogóle bardzo dziwnie, bo graliśmy na dwa laptopy. Ja miałem swój, Kamil miał swój, ja miałem swój kontroler, Kamil miał swój kontroler. Byliśmy w 5:1 miksera. Ja grałem z traktora, on grał w ogóle z Abletona. Na przykład, co no było strasznie. Nie no, to profesjonalnie. Nie no, on w ogóle był super pro. I wiesz, i mieliśmy coś takiego, że najpierw powiedzmy ja grałem godzinę, potem on grał godzinę, potem ja grałem godzinę, potem on grał godzinę, bośmy długo grali, byśmy trafili całą imprezę na przykład sami pociągnąć, nie? I co graliście głównie? A pod koniec graliśmy już back to backi. Słuchaj, my mieliśmy tak schizofreniczną w ogóle, pamiętam selekcję i tak przeróżne rzeczy żeśmy grali, że my sobie tak naprawdę wymyślaliśmy na imprezę, co my będziemy grać. Na przykład, to super. No będziemy to grać na przykład tak samo robię ja też. No. Space Disco z lat 70. albo będziemy grać jakieś takie, wiesz, obrzydliwości z lat 90. różne, takie kurcze, wiesz tam, no. Wiesz, I've Got the Power i tam Gypsy Woman i tak dalej. Tak, ale no. Na przykład graliśmy, Gypsy Woman, świetnie, ale graliśmy no. Też techno, nie? Graliśmy na przykład, mieliśmy takie momenty, że graliśmy imprezy techno i to takie, wiesz, bardzo mocne, mroczne techno, typu, bo na przykład ja słuchałem bardzo dużo takiej muzyki, jakiejś, nie wiem, typu, wiesz, tam wytwórne, jakieś typu tam Stroboscopic Artifacts i tak dalej. I to przeróżne były rzeczy, ale zawsze to się kończyło back to backami i na tych back to backach to już poszło wszystko na przykład. I pamiętam, że zawsze Kamil miał taki w ogóle moment taki, że jak już wszyscy byli jakby ostro wysprzęgleni, już było bardzo wesoło, to wtedy on zawsze puszczał Iron Maiden Running Free, nie? I już to już był koniec w ogóle, nie? Jak leciało Iron Maiden, to był koniec. Nie, no było super, było nie, uważam, no, wiesz, świetnie, no. Myśmy przez mnóstwo muzyki się przekopywali, zwłaszcza Kamil, który po prostu ciągnął z Soul Seeka jakieś w ogóle całe, wiesz, paczki. I tak, i ja myślę też, że z jednej strony, bo potem bardzo dużo się pojawiło takich składów DJ-skich w Warszawie, które po prostu nie umieją miksować i każdy z nich trochę nam krewi, tak myślę, temu, co myśmy robili. Ale z drugiej strony też nie było tak, że myśmy w ogóle nie umieli. Ale było to dziwne, na przykład ja nigdy się nie nauczyłem grać ze słuchawek. Ja zawsze grałem na to, co w monitorach. To ciekawe. Nigdy się nie nauczyłem grać na słuchawki, nie? Zawsze Wygodniej dużo. No. No zawsze, wiesz, zawsze, ale wygodniej bez, czy wygodniej z... Wygodniej w słuchawkach. No w słuchawkach, a ja się jakoś tak, wiesz, nauczyłem bez na monitory i wiesz, jakby jak graliśmy z jakimiś takimi DJ-ami, robiliśmy jakieś wspólne imprezy tam, na przykład, nie wiem, z Zambonem, czy z Groblem, czy z kimś tam, to już tak... No dobrze, fajnie, ale wszystko było spoko, dopóki, wiesz, nie pojawił się alkohol, nie? Jakby w sensie, już nie chcę swojego jakiegoś życiorysu opowiadać, tylko w momencie danej imprezy, tak? Że dało się grać bez słuchawek, dopóki... Dlatego te imprezy, na których mieliśmy, wiesz, jakby open, nie mieliśmy open baru, wychodziły dużo lepiej generalnie. No to zawsze tak jest, że jak się trochę napijesz, to wydaje ci się, że zajebiście dobrze grasz, że w ogóle dużo lepiej, że jest dużo lepsze momentum, a robisz no, jakieś słabe po prostu, żeby nawet nie powiedzieć, gówniane przejścia i tak to jest, znam to i nie tylko alkohol, myślę, tak działa, ale w ogóle jakieś tam zmieniacze percepcji tak działają DJ-sko, to nie poprawia. Takie jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do właściwego... momentu naszej rozmowy, czyli do piątki. Czy w natłoku swoich wszystkich zdarzeń, różnych projektów,
znajdujesz dużo czasu obecnie, żeby sobie muzyki słuchać, bo to jest tak naprawdę czasochłonne zajęcie, poznawanie nowej muzyki. Słuchaj, ja słucham muzyki cały czas. A potrafisz pracować słuchając po to muzykę? Używam też muzyki, bo ja muzyki używam do różnych rzeczy. Ja mało słucham muzyki w taki sposób, że na przykład się rozsiadam i po prostu nic nie robię, tylko słucham. Owszem, czasami się zdarza, ale z reguły słucham tak w ten sposób rzeczy, które są na przykład mi już jakoś tam znajome. Natomiast muzykę poznaję przez chodzenie z muzyką na uszach, poruszanie się z muzyką na uszach i pracowanie przy muzyce, albo na przykład też czytanie i tak dalej. Bardzo dobrze mi się na przykład słucha muzyki podczas gotowania albo robienia w ogóle jakichś manualnych czynności, bo wtedy jakby ja ją bardzo dobrze wtedy słyszę, bo jestem odłączony. To Bienio to samo mówił, tak. Po prostu, że muzyka lepiej wtedy wchodzi, bo nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak bardzo jakieś tam złożone rzeczy ci do głowy wchodzą, bo jesteś zajęty czymś innym. Tak. I bardzo dobrze mi się słucha na przykład gotując, nie? Albo robiąc w ogóle w domu coś takiego manualnego, nie wiem, krojąc coś i sprzątając na przykład, nie? I to wtedy się super słucha. I ja jakby, ja mam ten nawyk jakiś taki jeszcze chyba z tych czasów, kiedy próbowałem być jakimś tam dziennikarzem muzycznym, że wiesz, że ja po prostu sprawdzam te portale, patrzę na to, co wychodzi, staram się być na bieżąco, słucham tych rzeczy, znajduję sobie cały czas jakieś takie historie, których na przykład wchodzę w coś i zaczynam słuchać tego w kółko przez jakiś czas, albo coś poznawać. Od strony pisania są niektóre portale, niestety w większości zagraniczne, które naprawdę fenomenalnie moim zdaniem piszą. I to jest też bardzo przyjemne po prostu od strony takiej czytelnika, nie tylko nawet miłośnika muzyki. No. To prawda. A zanim przejdziemy jeszcze do już właściwego, już do piątki, chciałem tylko zapytać, jak zawsze pytam, czym się kierowałeś, wybierając swoje płyty? No bo płyta ważna może być płytą ulubioną, ale też może być płytą, do której się ma ogromny jakiś tam sentyment, emocje, które jej towarzyszą, jakiś okres w życiu. Jaką drogę ty wybrałeś przy swojej piątce? Wiesz co, chyba wybrałem taką drogę, żeby pokazać płyty, które mnie jakoś otworzyły na inne gatunki muzyki. Super, super. Że zacząłem słuchać jakieś płyty i przez tę płytę zacząłem słuchać jakby całej jakiejś innej, która mi pokazała w ogóle, że jakaś cała przestrzeń muzyczna istnieje. Powiem ci jeszcze, że... Znaczy, a drugi klucz jest dużo bardziej prozaiczny, bo byłem już w takim programie, że pokazywałem płyty u takiego Bartka Boruciaka i tak sobie pomyślałem, kurde, nie chcę tych samych płyt pokazać, które tam pokazałem, żeby wiesz, żeby nie było i nie chcę też tych samych rzeczy powiedzieć. Tam była zupełnie inna formuła tego programu, u ciebie jest dużo, dużo więcej miejsca też, żeby o tych płytach poopowiadać. Tam po prostu tylko tak pokazałem, ale też chciałem jakieś inne płyty przynieść, ale też płyty i wszystkich tych płyt, które dziś przyniosłem, może poza jedną, to tak naprawdę słuchałem ich w liceum. Mhm. No, to... A liceum to był taki okres, w którym bardzo dużo muzyki się, wiesz... No ja muzykę elektroniczną wtedy odkryłem. Właśnie no właśnie, ja przez Daft Punk i przez Francję. Ja też. Dla mnie chyba pierwszy to był taki... Prodigy to był taki w ogóle. Mhm. Ale jak już weszło to Prodigy, to już się zaczęło i mnóstwo innych rzeczy zacząłem, wiesz, odkrywać. I jeszcze była taka, pamiętam, bardzo ważna, ale nie mam tej płyty, więc jej nie przyniosłem. Bardzo ważna była taka kaseta z muzyką z gry Wipeout 2077. Pamiętasz, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, bo tam były takie, był Orbital, było Future Sound of London, było Otek. To świetne rzeczy, ale nie kojarzę w ogóle tej. Była taka tej gry. Gra na PlayStation 1 i była kaseta z muzyką z tej gry i tam był naprawdę taki zajebisty elektroniczny soundtrack. Prodigy też tam było. Bardzo Nie, to ja nie miałem PlayStation fajny. 1. Pierwszą konsolę, jaką miałem, to PlayStation 2 i tam właśnie jakiś Burnout Paradise. Nie, to był inny Burnout, jakiś taki wczesny. To się samochodami niszczyło, to była moja pierwsza gra też. No, myślę, że z gier bardzo dużo jest fajnej muzyki. No, teraz mnóstwo osób, takich nerdów muzycznych, się muzyką z Minecrafta na przykład zachwyca i no, temat na pewno niesamowicie rozległy. Jest to jakoś w ogóle obok mnie, gram w gry i widzę, że na przykład w niektórych jest fajny soundtrack, bardzo czujny, ale... No, GTA to jest taki niesamowity przykład. Tak, GTA, to, no tak, 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 no bo tam jest super taka biblioteka, super selekcja. Chociaż powiem ci, że a propos GTA, to też było tak, że jak grałem w GTA na przykład trójkę albo w San Andreas na PC-cie, nie, w San Andreas to już grałem na konsoli, ale w trójkę grałem na PC-cie
I w GTA 3 na PC-cie można było zrobić tak, że mogłeś swoją muzykę wgrać. A było coś takiego, tak. MP3-ki musiałeś przekopiować do folderu. W Vice City chyba jeszcze też takie coś było. Do jakiegoś folderu takiego w ogóle swojego i wtedy miałeś swój jakby kanał i tam on randomowo ci te MP3-ki włącza. Ja lubiłem grać z taką, w Tony Hawk'u też była spoko muzyka. O, świetna, no. Jakieś Dub Pistols, jakieś tam Fu Manchu, no tego typu klimaty. No tam, bo tam też postaci z Jackassów się pojawiały, a w Jackassach jest wbrew pozorom bardzo dobra muzyka, oni są bardzo czujni. Tak, jakieś tak, tam Chin fińskie promują i no dobre rzeczy ogólnie. Tak, tak, ten Bam Majera miał taką zajawkę na Chin. Tak, ja bardzo w ogóle lubię Chin. Ostatnio jakiś tam widziałem na stronie skany ze starej machiny, jakiś tam z nimi wywiad o muminkach. No fajna, fajna grupa, ale myślę, że musimy już powoli przechodzić do meritum. Zaznaczę, bo to nie jest może jasne, że ja nigdy przed żadną piątką nie wiem tak naprawdę, co mój gość przyniesie, więc dzisiaj też nie wiem. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie pierwsza płyta. To jest płyta numer jeden. To jedna z trzech płyt, które zdefiniowały gatunek trip-hop. Tak, ale ja ci powiem w ogóle coś ciekawszego. Ja ci powiem, że to jest płyta, od której ja w ogóle zacząłem słuchać muzyki hip-hopowej. I która mnie w ogóle otworzyła na muzykę hip-hopową, bo ja tak naprawdę, to była taka pierwsza klasa liceum, czyli miałem 14 lat. Ja tak naprawdę całą, powiedzmy tam, szkołę podstawową też słuchałem mnóstwo muzyki, ale słuchałem głównie muzyki rockowej. To ja podobnie. Albo takiej albo metalowej, powiedzmy jakiejś, no może nie tam, wiesz, nie Batory, ale na przykład jakieś tam, najpierw zaczęło się oczywiście od Gunsów, potem była Nirvana, potem były, wiesz, ale potem też na przykład zaczęło się eksplorowanie jakiegoś starego rocka. Ja generalnie wiedzą o muzyce w podstawówce to czerpałem z prenumerowanego przeze mnie pisma Tylko Rock. I wiesz, i czytania tych recenzji, tych wkładek, i tak dalej. Nie, do dziś na przykład, i pamiętam, że miałem w domu też tę książkę, co Wiesiek Weiss napisał, tę Encyklopedia Rocka, nie? I czytałem te wszystkie dyskografie, tak sobie mówiłem, kurde, że co ja mam zrobić, żeby usłyszeć w ogóle te wszystkie płyty, ale byłoby fajnie mieć dostęp w ogóle do nich i tak dalej. I w sumie pamiętam to takie młodzieńcze marzenie za każdym razem, jak wchodzę na Spotify'a, wiesz, swoją drogą, nie? Czy wiesz, czy na YouTube'a, nie? Że w sumie, kurde, to jest jednak zajebiste, że teraz mogę sobie wszystkiego posłuchać. A wracając do Trickiego, i powoli z tego słuchania muzyki rockowej zaczęło się robić trochę też przez moją kuzynkę starszą, słuchanie też punk rocka, słuchanie rzeczy jakichś takich bardziej delikatnie zgrzytliwych, na pewnym jakby w ogóle poziomie dysonansu, ale hip-hop to było dla mnie wtedy coś takiego w ogóle... Znaczy jak słuchałeś rocka po pierwsze w roku tam, nie wiem, 95, trochę nie mogłeś tego hip-hopu też słuchać, a po drugie jednak ten hip-hop był wtedy czymś takim... Subkulturowa była bardziej ta muzyka. Subkulturowa wtedy była ta muzyka i ten hip-hop też był dla mnie taki nudny. Ja trochę nie rozumiałem, o co chodzi w ogóle w tym hip-hopie, że cały czas jest to samo, coś oni gadają. Docierały do mnie tylko takie... Było parę takich kawałków z jakimś takim mocniejszym w ogóle, wiesz, takim uderzeniem. No pamiętam na przykład taki był teledysk Run DMC, Down With The King, nie? I to był taki ciężki numer i leciał na MTV, a MTV oglądałem pasjami. Coś takiego, dobra, w ogóle okej, to jest coś takiego dla mnie, ale generalnie rock, potem punka zacząłem DMC słuchać, jeden wiesz, z pierwszych takich crossoverów w ogóle tak, zrobił. Tak, tak, tak. To nie jest może jakiś super dobry utwór, ale ważny na pewno. Ważny, na pewno, bardzo ważny. No. Co Rick Rubin wymyślił, żeby ich z Aerosmith skrosować, nie? I potem zaczęło się w ogóle taki zespół, tu akurat ja nie mam ich płyty teraz fizycznej, ale zespół taki, który pokazał, okej, to można różne gatunki muzyki łączyć w jakąś taką zajebistą, współczesną całość, to było jednak Prodigy, które było trochę rockowe, trochę hip-hopowe, a głównie jakieś takie elektroniczne, ale mieli energię takiego w ogóle punkowego zespołu, wiesz, rockowego, jednak takiego, że ten Flint wyglądał jednak jak, wiesz, jak był takim nowym Johnny Rottenem i tak dalej. No, ale ja zacząłem trochę wchodzić w tą muzykę elektroniczną, powiedzmy, zacząłem słuchać sobie jakichś takich rzeczy, co moja kuzynka miała na kasetach, właśnie też na przykład była taka muzyka z gry Wipeout 2077, która wyszła na kasecie i tam nagle było Prodigy, było Orbital, było Future Sound of London, było Underworld, z tego co pamiętam, chyba nawet Otekry był numer.
I w pewnym momencie zobaczyłem, i tego Trickiego zobaczyłem, to była miłość z teledysku. W sensie, że zobaczyłem teledysk, do tego to jest numer z tej płyty i przeróbka, swoją drogą, Public Enemy, to jest taki numer Black Steel. Który jest przerobiony na taką jednak właśnie trochę rockowo-punkową, taką dziwną modłę. Śpiewa w nim ta Marina, ta jego była żona, która zresztą śpiewa na całej tej płycie. I to było coś takiego, co naprawdę mnie... I też był taki dystopijny, dziwny, nie wiem, czy pamiętasz, taki teledysk, trochę taki Mad Maxowy. I to było coś takiego, co podziałało na mnie zarówno muzyka, że zajebista, ale też to super podziałało na moją wyobraźnię. No i ja po prostu poszedłem sobie do hali Urania, bo już nie pamiętam, i kupiłem tę kasetę tego Trickiego, nie? A drugo, dwutorowo też Massive Attack strasznie mi się wkręcił, no tak, nie? Tak. No to i też przez piękne... Bristol Sound. Tak, i nagle w ogóle ta... Widzisz, bo dla mnie na przykład w muzyce zawsze tak naprawdę... Też dochodzimy do tego, co dla mnie w muzyce tak naprawdę teraz jest najważniejsze, że owszem, lubię dobrą piosenkę, tak jak wszyscy lubimy dobrą piosenkę, mm-hmm. i wszyscy lubimy, jak są akordy jednak ładnie połączone i to zawsze działa. Też mam taką jedną tu piosenkową płytę ze sobą, o której będę trochę opowiadał, ale jednak dla mnie najważniejsze zawsze były w muzyce rytm i atmosfera. I ja musiałem trochę do tego dorosnąć, nie, że do rytmu i do moodu i taka pewna, do pewnej takiej hipnotyczności. I ta płyta na przykład Trickiego, Mike Sinquay, to było takie wejście w ogóle w muzykę, która się opiera tylko na rytmie i tylko na takim moodzie, nie? Tylko i na wejściu w jakiś taki w ogóle świat. Kurczę, to jest trochę takie czytanie książki w ogóle. Jego głos się tak prześlizguje przez te kompozycje, tak, no. Jest to na pewno płyta bardzo dobra, jest też bardzo ważna, no. Cieszę się, że taką płytę tutaj nam przyniosłeś, no, bo to jest taka płyta, którą myślę, że bardzo wiele osób zna. Ale jak ktoś nie zna, to jest taka, no, ważny element historii muzyki, który jak ktoś chce się interesować muzyką nie tylko od strony przyjemności, ale też wiedzy, to musi po prostu poznać. Wiesz, ona jest po prostu niesamowita jak do jakiejś takiej strony, no bo ona nie jest jakby czystym hip-hopem, trudno w ogóle ją zaklasyfikować do takiego w ogóle czegoś, co standardowo ludzie zarówno dzisiaj pojmują jako muzykę hip-hopową, rapową, jak i trapową, jak i wtedy pojmowali, nie? Ale ona jednak jest super miejska. I super taka storytellerska. Taki anglisty dub. Tak, ale ona też opowiada, wiesz, to jest dla mnie taka najfajniejsza muzyka, to jest taka, kiedy ją słyszę, to ja potrafię sobie z tej muzyki zrobić jakieś opowieści, których nawet może tam do końca w środku nie ma, ale jest pewien jakby potencjał, że ta muzyka jest działana mi tak psychoaktywnie. I Tricky, ta pierwsza płyta, no i potem też następne, bo on potem jeszcze bardzo fajne płyty nagrywał, ta Premillennium Tension, Nearly God. Ja mam Nearly God też w domu na winylu, się zastanawiałem, czy ją przynieść, czy nie. Taka minimalistyczna, bardzo w ogóle już taka, bardzo taka trudna nawet w odbiorze, można powiedzieć. Blowback to jest taka płyta, która zebrała średnie recenzje, a ma naprawdę też świetne numery na niej, takie ostre. Taka z taką erotyczną okładką. Tak, jak sobie hita podaje Tricky z dziewczyną jakąś, no. Jest na przykład, on ostatnio bardzo fajną płytę nagrał, po śmierci tej córki, Fall to Pieces, też taką, kurczę, naprawdę. Przyznaję się, że tej najnowszej nie słuchałem. Polecam, bo naprawdę jest bardzo ciekawa. No ale ta płyta to jest cały taki jakiś w ogóle kosmos. Pierwsze cztery numery zwłaszcza, czyli Overcome, Ponderosa, Black Steel i Hell is Round the Corner. I co ciekawe, tu aż dwa numery są cytatami z innych trip-hopowych numerów, bo Spot is Head tam na pewno. Overcome to jest jakby Karma Coma przerobiona. Jakby jest na innym samplu. Massive Attack. Tak, jak Karma Coma. A Hell is Round the Corner jest na tym samym samplu co Glory Box. Portishead. I dla mnie też ta płyta była początkiem, oprócz tego, że rytm, że mood, że miejska muzyka, że muzyka, która jest jakaś taka w ogóle narkotyczna, że ma w sobie jakieś w ogóle takie tętno w ogóle miasta, to jeszcze dla mnie fascynujący w ogóle było to, że od tej płyty trochę się zaczęła moja fascynacja w ogóle samplingiem. Mhm. Bo dla mnie sampling w ogóle jako idea, jako sposób twórczości do dzisiaj jest czymś niesamowicie ciekawym, takim w ogóle fascynującym, bardzo inspirującym. Ja w ogóle strasznie jaram się samplami do dzisiaj, które sobie sprawdzać na przykład, z czego są... Świetna kopalnia wiedzy to jest. Whosampled.com jest taka strona, naprawdę uwierz mi, że spędzam tam bardzo dużo czasu.
Zaczęło się to chyba od tego, jak w ogóle przeczytałem w Machinie artykuł DJ-a Volta o samplingu, gdzie on strasznie krytykował płytę Kazika Oddalenie, która z kolei mi się wydawała zajebista i do dzisiaj uważam, że jest spoko. Ale właśnie to, jak Tricky używał tych sampli, jakby to mnie nauczyło, czym naprawdę tak bardzo ciekawy może być sampling w ogóle, że na przykład miałeś dwa numery na tym samym właśnie, na tej samej próbce, że Glory Box i tu Hell is Round the Corner, że to jest ten sam sample, jest tak ścięty nawet co do sekundy, one są zupełnie inne. Mhm. One są zupełnie diametralnie inne. I to było dla mnie coś po prostu jakby niebywale ciekawego, nie? Takie wyzbycie się z myślenia w ogóle o muzyce, że muzyka to jest jakieś tam, wiesz, trzeba grać na instrumentach, trzeba robić to dobrze, trzeba dobrze komponować. Bardzo, bardzo, bardzo mnie ta płyta w ogóle tak uwolniła, wiesz, no, w myśleniu. Sample są niezwykłym zjawiskiem. Jest w ogóle nawet taki gatunek jak Flanderphonics, po polsku plądrofonia, tak. Gdzie są płyty składające się w całości albo w większości z sampli, jak jakieś tam właśnie DJ-a Shadowa, Introducing albo tam Avalanches. No, obie te płyty też mam w domu. Zastanawiam się, czy dzisiaj ich nie przynieść. Introducing i tam i Since I Left You, nie? Bo to... Niesamowity gość to jest taki, on się nazywa Girl Talk i on robi takie, tak, on robi takie z bardzo znanych utworów, takie, że jakiś mashup na przykład Window Licker, Apex Twina z jakimś Black Eyed Peas, to jest w ogóle i to jest fenomenalne wszystko, no to bardzo, bardzo polecam wszystkim. Super płytka, bardzo, bardzo fajna. No. I o tych samplach też mega ciekawe. Czyli rozumiem, że jest taka płyta, która z Jakuba Żulczyka słuchającego rocka trochę zmieniła go w Jakuba Żulczyka słuchającego też hip-hopu więcej. Hip-hopu, muzyki miejskiej, elektroniki, w ogóle jakiegoś, wiesz. Ja najpierw słuchałem Trickiego, a dopiero potem zacząłem słuchać na przykład, wiesz, Wu-Tang Clan. Czy nie wiem, czy Mobb Deep. No bo to jest dla taki, mnie to był dalszy ciąg pomost, w ogóle. Bo to jest taki pomost, bo to jest tak przesiąknięte tym hip-hopem, no ale jednak z tym elementem dubu takiego gęstego, mrocznego, ciężkiego. No. I ciekawe też jest to, że następna płyta hip-hopowa, taka już stuprocentowo taka legitna, powiedzmy hip-hopowa, którą się zafascynowałem i słuchałem jej w kółko, to było Mobb Deep The Infamous. I to, która jednak tak naprawdę jest bardzo gdzieś tam te bity do Shook Ones i tak dalej, to też... To jest ten idiom, to jest podobne, to jest jakby taka rozmowa, trochę, wiesz, jakby taka, te płyty są ze sobą w jakiejś tam rozmowie, nie? I też jest ciekawy ten patent z samplem, bo tam było jakieś ogromne internetowe śledztwo, w ogóle skąd jest sample w Shook Ones, nie? Nie wiem, czy to znasz, to nie, zagadnienie. Nie. Bo całe ogromne internetowe śledztwo, Havok nigdy nie chciał zdradzić, z czego jest ten sample, w Shook Ones, ten to pianinko i ten bas taki i nikt nie chciał w ogóle ten i dopiero ktoś niedawno jakby to znalazł, że to jest Herbie Hancocka. A że to jest obniżone o ileś tam oktaw, że to jest fortepian elektryczny z Herbie Hancocka wycięty, ale obniżony tam powiedzmy o 5 oktaw, że więc on brzmi jak taki bas demoniczny, nie? I całe było śledztwo tam na YouTubie, w ogóle, wiesz, bardzo dosyć ten. No ale to tak. A ostatnio jeszcze chcę powiedzieć o tej płycie, to jest to, że ostatnio czytałem, była taka recenzja wspominkowa na Pitchforku i było coś takiego w tej recenzji napisane, że wszyscy ludzie zaangażowani w stworzenie tej płyty, nikt przedtem nigdy nie grał na żadnym instrumencie, nie pracował w studiu i nie miał pojęcia w ogóle, jak się robi muzykę od strony takiej technicznej. Czyli jak Joy Division trochę. Tak, tak. A Joy Division mieli tego Haneta, wiesz. No, tak, a tu tak, weszli ludzie do studia kompletnie bez żadnego przygotowania i że ta płyta powstała kompletnie metodą prób i błędów, co jest dla mnie zadziwiające. Biorąc pod uwagę, jak ona jest spójna, jak ona jest w ogóle taka zapleciona i brzmieniowo taka odważna i taka, wiesz... No, po tak prostu było. Wyczuta, no. Tak było z tym trip-hopem, tak wiem, że Portishead też tam oni jakoś tam nagrywali w ogóle chyba w kuchni w ogóle u Nene Cherry te pierwsze swoje kompozycje, także tam było jakieś tam powiedzmy, że w cudzysłowie amatorszczyzny, ale no rezultat jest spektakularny i to na wszystkich tych trzech takich definiujących trip-hop płytach, bez wątpienia. Jedziemy dalej, nie? Okay. Spokojnie. Okej, okay, numer 2. Czekaj. O.
A, no to tak, no to nawet się zaśmiali tutaj za kadrem. No, klasyk, cóż mogę powiedzieć, klasyk. No, dużo można o niej tej płycie mówić, bardzo dużo. Ja się zastanawiałem, którą jego w ogóle zabrać, wiesz? Mhm. Bo czy wziąć tę, czy wziąć dwójkę, czy wziąć I Care Because You Do. Mhm. Wszystkie świetne. Syro, czy wziąć, wiesz, to... Kurczę, no... Wiesz co, na przykład przedwczoraj, jak już wiedziałem, że tę płytę wezmę do ciebie, to zacząłem o nim jakoś tak intensywniej w ogóle myśleć i na przykład chciałem sobie, pamiętasz taką serię epek, on wypuścił Analord? Tak, tak, tak. Kurde, ich nie ma na Spotify'u i powiem ci, że w ogóle, a są nie do kupienia też i wczoraj to po prostu miałem regres do 2000 roku, siedziałem na Soulseekiem w ogóle odpalonym i ściągałem w ogóle te pliki z tego Analorda. Słuchaj, no co tu mówić o tym gościu? No kurczę, nie? Ja pamiętam, pierwszy mój kontakt to było jak właśnie też z kasety przegranej ktoś mi dał epkę, taka epka była on. Mhm. No ja włączyłem sobie tę muzykę i w ogóle, wiesz, to mi to zmieniło mózg. To było po prostu jak właśnie jakiś narkotyk, nie? Taki w ogóle psychoaktywny. Usłyszałem coś, brzmienie, tonację, rytm, w ogóle nastrój, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. I coś w ogóle kompletnie wyjętego z kontekstu całej muzyki, jakiej słuchałem do tej pory. Ja tak miałem z Window Licker. Tak. No. Pierwsze, co usłyszałem, to był Window Licker na składance Warp 20 i po prostu no to było dla mnie coś niesamowitego. I to jest jeden z największych bodźców w ogóle do odkrywania nowej muzyki, jaki kiedykolwiek doświadczyłem, to właśnie Aphex Twin. I, ja tak samo. No, niesamowity artysta. Ja tak samo. Powiem ci, no tak, właśnie Come to Death i Window Licker, no to w ogóle były takie, wiesz, te zobaczyłeś... Dyski niesamowite, tam Chrisa Cunninghama, no... Chris Cunningham też taka szkoda, taki wielki niewykorzystany talent, on miał filmy, miał robić film Neuromancer, nie, na przykład, ale miał nigdy nie, pieniędzy nie mógł na to zebrać. No ale Richard D. James, no kurde, no to absolutnie osobne i w ogóle takie jakieś takie, wiesz, takie możemy tak, mam wrażenie, że możemy opowiadać tylko banały tak naprawdę, mówiąc o Aphex Twinie, natomiast do dziś pamiętam taką w ogóle rzecz, którą on powiedział w jakimś wywiadzie i on, kiedy on powiedział coś takiego, że o co tak naprawdę mu chodzi. I on powiedział coś takiego, że gdzieś przeczytał w jakiejś książce kiedyś, neurologicznej, powiedział, że on czytał dużo książek na zasadzie w ogóle jakby mózg, a odbiór dźwięku, nie? Dużo miał takich jakby lektur. Fascynował się w ogóle tym, jak mózg reaguje na dźwięki od strony medycznej. I on przeczytał, powiedział coś takiego, że przeczytałem w tej książce, że za każdym razem, kiedy mózg ludzki usłyszy dźwięk w tonacji albo w brzmieniu, który właśnie nigdy wcześniej go nie zarejestrował, to jakby w mózgu pojawia się nowe połączenie neuronowe. I o to właśnie mu chodzi, żeby ludziom się pojawiało w mózgu jak najwięcej nowych połączeń neuronowych. Brzmi to logicznie, bo ja myślę, że bardzo się zmieniłem od tego, jak zacząłem słuchać więcej Aphex Twina i w ogóle IDM-u z takimi mega porąbanymi. Ja na początku tam w ogóle wielu rzeczy nie słyszałem, dopiero po miesiącach zacząłem słyszeć tam jakieś melodie, które tam teraz mi się wydaje, że są oczywiste i w ogóle ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak można ich nie słyszeć. No. Mm-hmm. Niesamowite. Wiesz, to jeszcze jest z nim, to jest jeszcze coś takiego, że dużo tej muzyki IDM-owej trochę na przykład się gdzieś tam może dzisiaj zestarzała, bo była oparta po prostu na tym, żeby coś zdemontować konstrukcyjnie, rytmicznie, aranżacyjnie, a jednak muzyka Aphex Twina, tak samo jak, nie wiem, muzyka Otekri, czy muzyka, nie wiem, Boards of Canada, ale Aphex Twin przede wszystkim, ona jest po prostu piękna. Tak, tak. Ona jest niebywale liryczna, nie? Tak, zdecydowanie. No, niektóre rzeczy się zestarzały, jeżeli chodzi o partie perkusji na przykład. Niektóre rzeczy się zestarzały tak, że to brzmi po latach trochę słabo. Nie chcę tutaj disować, nie będę mówił, jakich mam na myśli twórców IDM-owych, ale niektóre rzeczy się faktycznie zestarzały trochę gorzej. Ale Aphex Twin bardzo dobry przed próbę czasu i myślę, że no, nie bez przypadku to jest płyta, która jest zawsze po prostu wśród najważniejszych, najlepszych płyt muzyki elektronicznej, która w dalszym ciągu mimo wszystko nie jest aż tak doceniana przez niektóre topowe portale muzyczne, jak muzyka rockowa czy no. Wiesz, to jest jeszcze ciekawe, bo ta płyta to nie jest jeszcze tego właściwe brzmienie, nie? Tak, to właściwe tak. Brzmienie to jest tam właśnie I Care Because You Do, tam Richard D. James album, nie? Te rzeczy takie, tam Caustic Widow, to co wyszło ostatnio,
tam jakieś parę lat temu ten taki, a to jest jeszcze taka dosyć oldschoolowa, jednak momentami bardzo taka rejwowa muzyczka, nie? Taka, wiesz, no takie naprawdę czuć, że to jest, bo tu jest, wiesz, 85-92 i tam, nie wiem, We Are The Music Makers. To też nie jest do końca pewne, że on to nagrywał w takich latach, bo musiał być super młody. On podobno trochę konfabuluje, tak ludzie mówią, że on trochę zmyśla, nie? Ogólnie. No tak, tak, on jakieś niestworzone historie on opowiada. Różne, przeróżne historie opowiada, on w ogóle czołg podobno jakiś ma, to jest człowiek zagadkowy niezwykle i też no, barwna postać, niezwykle uzdolniony muzyk. Myślę, że prawie każdy, kto interesował się muzyką elektroniczną, się na niego natknął, też DJ YouTube bardzo go forsuje na niego, nie? Że DJ YouTube cały czas pokazuje w swoich algorytmach, słuchajcie, tak. Apex Twina, nie? I często się właśnie wchodzi na imprezę i tam gdzieś z laptopa leci sobie właśnie ta konkretna płyta. No, doskonale. Kot cię bardzo upstrzył. Kot nie bardzo. Tutaj w ogóle to jest ucho prezesa do sześcianu, no, tutaj w tym momencie. Tak, także, no ale ta płyta jest taka, kurczę, też pomnikowa, ale też bardzo piękna i po prostu chcę, nie wiem, no, zachęcić do kogoś, kto dla kogoś, komu na przykład muzyka elektroniczna może się wydawać komuś obca, często jakimś taka w ogóle przerażająca albo zdehumanizowana, albo kojarząca się z jakimiś, nie wiem, w ogóle za bardzo z narkotykami, czy z melanżem i tak dalej, a wydaje mi się trudno o lepszy punkt wejścia niż ta płyta. A pamiętasz, jak dotarłeś do tej... Mówisz, że około liceum są te wszystkie płyty, które pokazujesz. To jakoś tak ci samo wpadło, no bo wtedy chyba jeszcze aż tak YouTube nie hulał, nie? Wiesz co, ja muszę się przyznać, że ja po prostu w ogóle, jak tylko się dowiedziałem, że jest coś takiego jak serwisy, z których można ściągać muzykę, no to zacząłem to robić czym prędzej i jakby, wiesz, no to ja jeszcze ściągałem muzykę z Napstera. Mm-hmm, tak, no było takie coś, to w ogóle ten założyciel Napstera to jakimś celebrytą był swego tak, czasu. Tak, 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 tak. Z Audio Galaxy potem, wiesz, a potem się pojawił Soulseek, że już można było całe płyty ściągać i to ściągali. Na przykład ostatnie lata mojego w ogóle kupowania płyt w bardzo dużych ilościach, to jest takie też trochę zadośćuczynienie za te lata, kiedy po prostu, wiesz, no rąbałem tę muzykę, albo ją na przykład, ja na przykład, albo na przykład kupowałeś też płyty na stadionie. A, no tak, tak, tak. I ci goście, w ogóle ja jestem pod wielkim wrażeniem tych gości ze stadionu, bo mam kolegę, który też właśnie kupował na stadionie mnóstwo płyt i tam na przykład jest tam, no jakaś tam kompilacja The Best of Warp Records, nie? I to jest tak zajebiście w ogóle wyselekcjonowane. Tutaj wszystko po kolei, nie? Pyk, 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 sobie przekładasz płytki, to naprawdę nie byli goście... No bo to robili ludzie, którzy naprawdę się zajmowali muzą, ty. No ja pamiętam, jak ja chodziłem na stadion, ale też nawet nie tyle na stadion w Warszawie, co na 100 mil w Olsztynie, że przychodziło się do gościa i gość miał na MP3 całe dyskografię, no że tam miał, wiesz, Police, Erika Claptona, Metallica i tak dalej, no to spoko, ale na przykład goście potrafili mieć całe dyskografie, nie wiem, Ken, kurna, nie wiem, Swans, jakichś takich w ogóle rzeczy, wiesz, no już takich, no wygrzanych, nie, takich, i tak się też tę muzykę poznawało i też Aphex Twin też chyba padł ofiarą, wydaje mi się, tego procederu, ale teraz już mogę się na przykład wybielić, że dużo tych płyt mam legalnie. Mm-hmm. Dobra, teraz zmieniłbym klimat w ogóle o 180 stopni. No to teraz... bardzo jestem ciekaw. Tak, to jest płyta w ogóle, też widzisz, dziwną mam Armia. Opowieść. Nie tak. Słuchałem tej płyty, przyznaję. Nigdy? Nie słuchałem tej płyty, no. Ale nigdy jej sobie nawet nie włączyłeś? Nigdy, nawet przez Legendy Armii? Jakoś ale że masz tak jakiś uraz? Czy... Nie, jakoś po prostu tak się złożyło. Słuchaj, jest to płyta, dzięki której z perspektywy czasu ja się... Na przykład, i tutaj to będzie dopiero zabawne, pozdrowienia dla Tomasza Budzyńskiego. Ja na przykład, wydaje mi się, że to jest płyta, dzięki której ja w ogóle zainteresowałem się muzyką na przykład black metalową. Albo metalową, albo jakąś taką... Bo to znowu jest o atmosferze, wiesz? To jest znowu o jakiejś atmosferze i jakiejś takiej metafizyce, i jakiejś takiej mistyce, no ta płyta, wiesz, no kurczę, ta płyta jest legendą i też wydaje mi się, że taką legendą trochę, że oni wiedzieli, co robią ci goście, nie? Bo to jest cała też ta opowieść o tej płycie, że oni ją nagrywali na tych Mazurach, siedzieli w jakiejś tam szopie, że w ogóle tam, kurczę, grzbili trochę
i wtedy ten Budzyński jeszcze nie był jakby takim, nie był w trakcie tego nawracania się, ale jeszcze miał takie gnostyckie fascynacje. To potem, jak już ostatecznie się nawrócił, to on w ogóle nie chciał numerów grać z tej płyty, bo tam Gnoza, Prokopiuk i tak dalej, to wtedy traktował tak jakby to jak jakiś satanizm. Ale kurczę, no jest to niesamowita podróż, ta armia, no. I... Jestem mega ciekaw. No ja oczywiście zespół znam, ale jakoś nie wszystko można wysłuchać, nie wszystkiego. Bardzo jestem ciekawy, czyli mówisz, że to są takie około black metalowe klimaty, tak? Z perspektywy czasu, ale to też nie jeden do jednego. To jest w takim sensie, no nie black metalowe, że są blasty i jest skrzek, nie? Albo, że jest w ogóle jakiś nihilizm i mizantropia, bo właśnie to jest bardziej taka płyta na o 180 stopni, że to jest jakiejś takiej, wiesz, duchowej podróży, ale brzmienie, jakby w ogóle taki właśnie mood tej płyty, nastrój, w ogóle aranżacje, taki oddech, takie echo, które w niej jest, takiego wrażenie, takiego stania w samym środku w nocy właśnie w lesie na Mazurach, jakiejś takiej przestrzeni, takiej zagadki, no jest nieporównywalne, co tu się udało, jakby wiesz, jakby wykrzesać. Brzmieniowo. Brylewski na pewno, jeśli chodzi o swoją grę na gitarze i taki swój właśnie geniusz gościa, który miał zagrać 3 akordy, a jeśli chodzi o takie sprawy aranżacyjno, w ogóle takie tworzenie jakiegoś takiego vibe'u, no to nie miał sobie po prostu równych w Polsce. No tak, no Brylewski miał w ogóle tych projektów niesamowitych całe mnóstwo, tak? No ja jestem wielkim fanem jego twórczości, nie wiem jakim cudem mi to... No to jest najlepsze, że jaką zrobił Brylewski. Ciężko mi aż sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc. Tak. Ja na przykład Izraela to wszystko po prostu mogę słuchać. Tak samo no Brygada Kryzys to jest też klasa sama w sobie, no. Więc no tak, jestem mega ciekaw. A pamiętasz Falarek B? Falarek świetny, to taki polski w ogóle, można powiedzieć, stoner, nie? Super, to była ta płyta, nie? Tak, tak, w ogóle tak. Ten. No. I... Oni mieli porąbane różne projekty, jeszcze Maxi Kellner. Chciałbym mieć zawsze ten obraz przy sobie, obraz tego świata bez oszu i urojeń. Też no Terror tak, jest tak, taka w ogóle, tak, taki jest twór. Z Kellnerem z Deltera, no. Armii to jakoś kurczę nie wiem jak to się stało, szczerze mówiąc, wiesz, ciężko mi to sobie wyobrazić. Ten zespół miał strasznie dziwną drogę, że jakoś nie jak trafiłem. Jak wyszła Legenda, no to oni mieli przez moment taką popularność, ten 91, drugi rok, to pamiętaj, że oni mieli taką popularność typu, nie wiem nawet do czego ją porównać. Ich Troje? Mhm. Nie wiem, chodzi o skalę, nie? O to, jakie oni wypełniali, wiesz, Spodek na przykład, wiesz, to jest, oni wypełniali Spodek. To był taki moment po tej płycie ogromnej popularności. To był zespół taki totalnie mainstreamowy. Jeśli chodzi o ilość, że tak powiem, wiesz, rejestracji. To był naprawdę zespół taki, który gdzieś tam no, miał swoich totalny taki kult w ogóle się wytworzył w Polsce, a potem następna płyta, kiedy odszedł Brylewski przed Grymuza, oni zrobili taką płytę Triodante, która w ogóle jest taka, wiesz, kurczę, math metal po prostu, taki post metal jakiś taki w ogóle, wiesz, i wtedy totalnie ludzie odpadli, nie? A potem na jeszcze następnej płycie Budzyński się w ogóle nawrócił i zaczęli grać taką muzykę, która na papierze brzmi strasznie, ale też broni się po latach, bo te płyty potem Duch Droga to jest taki Korn z tekstami z Biblii tak naprawdę, nie? Wiesz, tam, czyli Jezus Chrystus jest Panem i tak dalej. Ale i wtedy Popcorn tam zaczął na gitarze grać. Świetny gitarzysta. Tak, znakomity, no. Znakomity. Jeden z najlepszych, najbardziej docenionych w Polsce gitarzystów chyba. Obok Maleńczuka chyba, nie? Bo Maleńczuk też uważam wybitny absolutnie gitarzysta. Zdecydowanie. I też nikt nie patrzy na niego. No, sam Maleńczuk chyba w ogóle powiedział, że jego zdaniem Popcorn i Waglewski to jest dwóch najlepszych gitarzystów w Polsce. Ja bym jeszcze dodał właśnie Maleńczuka jako trzeciego, nie? No, jest też. Bo Maleńczuk jako jedyny w Polsce umiał Hendrixowskie sola grać. Moim zdaniem, na moje ucho, nie? No Maleńczuk to jest w ogóle dla mnie też jeden z najważniejszych artystów polskich bez dwóch zdań. I też mogę, kurczę, nie mam żadnej płyty na nośniku, ale też wydaje mi się, że Homo Twista, druga płyta, ta z portfelem ojca, ta bez tytułu, też mogłaby się znaleźć w moim tam top 10, top 20, to też była potęga. Natomiast no kurde, zdecydowanie. Tu jest jeszcze niesamowita forma tekstowa Budzyńskiego, nie? Ja na przykład, to może zabrzmieć dziwnie, bo ja jednak jestem człowiekiem słowa, piszącym i tak dalej, ale ja w muzyce rzadko zwracam uwagę na tekst. No to ja też rzadko tak naprawdę, no. Też tak naprawdę rzadko, szczególnie w zagranicznych tekstach. W
polskich bardziej, ale też nie jest to dla mnie coś najważniejszego. Jednak, jednak w muzyce najważniejsza jest dla mnie melodia, rytm, produkcja, nie, innowacyjność też po prostu brzmienia, nie zawsze no to tekst. Będzie pan zadowolony, jeśli chodzi o te wszystkie aspekty tutaj na tej płycie. Natomiast natomiast też teksty akurat są bardzo piękne, bo Budzyński miał wtedy jakąś taką fascynację Beckettem, pisania bardzo takiego w ogóle krótkiego, rwanego, jednozdaniowego, takiej kompresji znaczeń w ogóle do bardzo krótkich fraz. I ja też te teksty wielokrotnie cytowałem w swoich książkach. Wydaje mi się, że we Wzgórzu Psów na przykład To, czego nigdy nie widziałem, jest przedostatni utwór, jest cytowany. Tam, że podobno budujesz swój... Czekaj, jak to było? Podobno budujesz swój mały dom pośrodku samotnej ziemi. Nie no, to wiesz, jakby przestrzeń taka właśnie wyobraźni, która się otwiera przy legendzie, jakiegoś takiego... Kurczę, on jest to... Niewiele jest takich płyt, które cię zabierają do jakiegoś takiego osobnego, kompletnie wykreowanego po prostu świata. I ta legenda jest taką płytą. Bez wątpienia, no. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Ja black metalu, około black metalu, też nie słuchałem w swoim życiu aż tak dużo. Ulver, pierwszą płytę kiedyś bardzo często. I właśnie Ulver, czy Wolves in the Throne Room, ten cały taki post black metal, nie? Taki w ogóle, czy na przykład Death Heaven potem i tak dalej. Ale na przykład to były takie... Taki też jest w ogóle taka mikstura jak black gaze potem. Tak, tak. I te black gaze. Tak, i te black gaze'owe właśnie rzeczy, te na przykład tu Hunters, Wolves in the Throne Room, czy ten Ulver, czy jakieś takie... Lewiatan trochę też, nie? Tego typu zespoły, to nawet, kurde, momentami ten Burzum nieszczęsny, to było coś takiego, że włączałeś to... Ja lubię Burzum, no. Muszę przyznać, że lubię. No, no też. Kurde, no niestety bardzo dużo fajnych artystów. Dunkelheit chyba się nazywa, jakoś nie pamiętam dokładnie, jak to się wymawia, ale... Potęga. Potężny to jest. To tak. Jest, wiesz. Ale to jest coś takiego, że jak to słyszałem po raz pierwszy, to miałem coś takiego, na pewno gdyby tego słuchał Budzyński, to by się potwornie obraził. Ale jak miałem coś takiego, słyszałem tych rzeczy takich atmosferycznych, black metalowych po raz pierwszy, to miałem, kurde, to jest jak legenda, nie? No na jakimś poziomie to jest jak legenda armii, może nie rytmicznym, może nie tekstowym, może na pewno nie wokalnym, bo w ogóle Budzyński śpiewa tak czysto i pięknie, właśnie tak jakby w kościele śpiewał, ale na poziomie takiego w ogóle, o co w tej muzyce tak naprawdę chodzi? I o to, jak w ogóle, jaka jest synergia jakby riffu i atmosfery, jak gitara robi atmosferę, bo jest nagrana w określony sposób, no to to jest bardzo black metalowe, uważam. Chociaż pewnie wszyscy metalowcy to już jakby, wiesz, powiedzą, że jakoś pierdolę strasznie, ale... No, z fanami metalu jest różnie. Trudno się z nimi rozmawiać. Ja mogę powiedzieć, że faktycznie też tego black metalu jakoś super dużo nie słuchałem w życiu, ale tak jak kiedyś pojechaliśmy właśnie z kolegami trzema na działkę specjalnie po to, żeby słuchać muzyki na działce i właśnie Burzum wtedy nam wleciał w pewnym momencie, to wszyscy, no niesamowite wrażenie na nas zrobił, niesamowite. Słuchaj, to jest jakby płyta zespołu, który kiedyś strasznie kochałem i wciąż go bardzo lubię. The Smashing Pumpkins, tak, no Machina, tak. Machines of God. Tej płyty nie słuchałem, ale... Ona jest niedoceniona bardzo. I to jest taka płyta, o której już się na przykład mówi, że... Siamese Dream uwielbiam. Siamese Dream, właśnie wszyscy mówią, że Siamese Dream, Melancholy, to są takie płyty, które... A że ta Machina to już jest taka słaba płyta, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. Jest to płyta... Znaczy ja w ogóle uważam, że ten ich run taki od pierwszej płyty do tej włącznie jest bezbłędny, nie? Czyli jeszcze tam Ador i było w międzyczasie ta płyta też z odrzutami, która jest zajebista, ta Pisces Iscariot. Ja strasznie lubiłem Smashing Pumpkins w liceum, bo ja w ogóle też, jak ja tej muzyki słuchałem w liceum, słuchałem wszystkiego, co tak naprawdę chłonąłem strasznie dużo muzyki i różni ludzie zarażali mnie różnymi rzeczami. I pamiętam na przykład, że kiedy był taki drugi etap liceum, to było coś takiego, że miałem na przykład takiego przyjaciela serdecznego, którego w ogóle bardzo pozdrawiam, w ogóle Artura, z którym chodziłem do klasy, który swoją drogą Artur Sobiela, taki obecnie historyk i kulturoznawca, który wydał swoją drogą teraz bardzo ciekawą książkę w korporacji Hart, Leksykon, jest jak to się nazywa? Leksykon polskich zespołów? Leksykon nazw polskich zespołów? Wypisane... Leksykon nazw po prostu kapel, które bardzo, bardzo ciekawa, nie w ogóle nietypowa publikacja.
A i wiesz, i na przykład Artur w Ogólniaku był takim moim trochę, pokazał mi mnóstwo rzeczy, w ogóle otworzył mnie na jakąś awangardę, on już w Ogólniaku słuchał jakichś takich rzeczy typu, wiesz, nie wiem, Davisa, King Crimson, jakichś takich w ogóle historii dosyć innych, trudniejszych. I ja już eksplorowałem bardzo różną, wiesz, muzykę, dużo różnych takich muzycznych światów, ale też miałem coś takiego, że też słuchałem sobie też takiej muzyki, jakiej nastolatki wtedy słuchali, nie? Bo też chciałem ją znać. Słuchałem sobie, nie wiem, Korna, jakby wiesz tam, nie wiem, Deftones, jakby Limp Bizkit. Ja nawet wiesz, kiedyś też Limp Bizkit słuchałem. Miałem ten Hot Dog Flavored Water, coś takiego, jest ta ich tam płyta. Chocolate Starfish and a Hot Dog Flavored Water. Była. Słuchałem tej płyty, przyznaję się szczerze, jeździłem do gimnazjum i w słuchawkach słuchałem od początku do końca Limp Bizkit. Też, ale kurczę, miałem taki okres. To nie był zły zespół z perspektywy nie czasu. Nie był aż taki zły. Znaczy, był taki głupawy, zły. Tak celowo głupawy, ale jakby też był... Wtedy Faith No More dużo słuchałem. Faith No More było super, bardzo ważny dla mnie zespół. Faith No More strasznie ważny dla mnie zespół. Płyta King for a Day, w sumie się też zastanawiam, czy jej dzisiaj nie wziąć. Ja Album of the Year najwięcej słuchałem albumu. Powiem ci, że na przykład moja z tej muzyki z tamtego okresu, zanim jeszcze powiem parę zdań o Smashing Pumpkins, to jeszcze było tak, że miałem coś takiego, że ostatnio moja pasierbica 16-letnia bardzo różnych ciekawych rzeczy słucha i bardzo różne ciekawe rzeczy podpowiada jej algorytm, a na przykład dzięki niej uświadomiłem sobie, że wciąż wśród takiej młodzieży, powiedzmy licealnej, niesamowicie popularnym zespołem jest w ogóle Slipknot, który bardzo, wciąż żyje. Bardzo jest popularnym zespołem. I ja mówię tak, kurde, i ona też zaczęła jakoś tych kawałków tego Slipknota słuchać, bo w ogóle ona zawsze narzekała, jak ja słucham metalu w domu, ale mówiła, no z metalu to Slipknot to jest fajny metal. I kurde, włączyłem sobie nawet tego Slipknota, tę pierwszą płytę, tę bez tytułu, i miałem pół roku temu, nie? Miałem sobie, kurde, to wciąż zajebiście działa, to jest wciąż zajebista, w ogóle wymyślona, w ogóle taka, wiesz, super przekminiona rzecz, łącząca bardzo różne rzeczy, ale to jest taka, wiesz, świetne połączenie Slayera, Fear Factory i Bon Jovi, nie? No to wszyscy moi koledzy fani metalu mi mówią, że jak nowy metal, to Slipknot, nie? Slipknot. Ja zawsze miałem jakąś urazę do tego zespołu, jakoś mi się wydawał po prostu niesamowicie nie cool, ale z przyjemnością takim świeżym uchem, z nowym podejściem do tego podejdę, bo ja miałem niektóre niesamowite gafy w życiu, na przykład mi się wydawało, że serial i muzyka do Twin Peaks to jest też dla jakichś snobów i tak samo też myślałem o Velvet Underground. Więc być może też pochopnie oceniam Slipknot jako taki zespół właśnie z tego samego koszyka co Limp Bizkit, więc z chęcią sobie też do niego wrócę teraz po latach. Nie ma co skreślać po latach tego Limp Bizkit, mówię ci poważnie, bo to jest, miał też swoje momenty. Miał momenty, no świetną nie, przeróbkę ja George'a Michaela, nie? Faith, ale, no, na pierwszej płycie. Ale Pumpkins na przykład to był taki zespół i ten Corgan, to było coś takiego, że ten zespół na przestrzeni swojej dyskografii, zwłaszcza tych swoich najlepszych płyt, robił w ogóle niesamowitą syntezę bardzo wielu różnych gatunków muzyki i robił tę syntezę na tyle w ogóle tak sprawnie, ale to była taka synteza różnych jakby gałęzi muzyki rockowej, takiej w ogóle mainstreamowej rockowej. Bo dla mnie to nigdy nie był zespół grunge'owy w jakikolwiek stopniu. To był zespół taki, no najpierw taki psychodeliczno-rockowy, potem taki do w ogóle stricte mainstream-rockowy, a potem taki trochę prog-rockowy, można powiedzieć. On bardzo ewoluował, potem taki trochę nowofalowy. I na tej płycie, która jest takim trochę dalszym ciągiem Adore, jest bardzo dużo takich brzmień, trochę takich Cure'owych, trochę takich z lat 80. Strasznie jest na tej płycie bardzo dużo takiego w ogóle, bardzo dużo produkcji, bardzo dużo klawisza, bardzo dużo też w ogóle jakiejś tam atmosfery, ale przede wszystkim jest po prostu świetne piosenki. Po prostu naprawdę przepiękne piosenki i naprawdę warto do tej płyty podejść ze świeżym uchem, bo jeśli ktoś interesuje się Pumpkins, no to właśnie zastanawiałem też, którą płytę mam ze sobą tutaj wziąć, ale miałem, kurczę, no jak ktoś zna Smashing Pumpkins, to polecać mu Siam Ice Dream, to jakby to bez sensu, tak? No tak, a to jest zespół takiej dosyć bogatej dyskografii, wciąż nagrywający, wciąż koncertujący, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ich raz na obejrzeć na żywo. I no, kurczę, to jest też tak, że ja tę płytę znam po literach, nie?
I ona, bo ona jest dla mnie też strasznie ważna, wiesz, z powodu jakichś tam licealnych historii, jakichś wspomnień, wiesz, miłości, tego, co ma każdy związanego z tamtym okresem. Mhm. I to jest coś takiego chyba, że Eldo u Ciebie coś takiego, oglądałem odcinek z Eldo i Eldo u Ciebie coś takiego powiedział, że ważna płyta to jest ta, która była w jakimś ważnym okresie życia mhm. i działy się rzeczy, które wydawały Ci się bardzo wielkie i ta płyta była soundtrackiem do tego. No to dla mnie ta Machina Smashing Pumpkins, to bez wątpienia jest taka płyta. Właśnie kojarzy mi się z klasą maturalną i ze wszystkim, co się wtedy działo i z jakimiś w ogóle i wkurzeniami, i wzruszeniami, i obawami, i tym, że w ogóle ja byłem wtedy jakimś kompletnie też innym człowiekiem, a trochę jak sobie tę płytę włączam, to sobie to przypominam. Ja w ogóle w moim odcinku, jak opowiadałem o swojej piątce, to też tak się skupiłem tylko i wyłącznie na takich emocjach i tam no są płyty, których ja już mało nawet teraz słucham, nawet nie uważam je za jakieś znakomite muzycznie, ale po prostu bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o Smashing Pumpkins, to ja bardzo lubiłem Siamese Dream i słuchałem naprawdę bardzo dużo tej płyty, ale kiedyś jakoś tam mi podpadli, bo do takiej anegdoty dotarłem, że mieli razem z Pavement trasę koncertową i tam Pavement ktoś tam zdisował ich tam Steven Malkmus i oni się na całe życie obrazili w ogóle na niego. No nie? Tak, ale ten z Pavement, ten gość był taki raczej złośliwy. On też taki chyba, też nie? jest. On, no, on ja lubię wszystkim. Pavement. No tak, ja też wtedy... lubię, też mam płyty w domu. Sonic Youth też lubię, to też są straszne w sumie takie no... No dupki trochę, no. Jak oglądałem z Nardwarem ich odcinek, to strasznie go tam, kurczę, źle potraktowali. Ja nie lubię strasznie, jak artyści źle traktują Nardwara, bo to o czym świadczy, bo Nardwar jest świetnym dziennikarzem. No ale tak, nie. Smashing Pumpkins muzycznie bardzo też lubię, cenię i tej płyty nie znałem, więc z wielką przyjemnością posłucham. Ostatnia płyta. O! Kurde, płyta. O, no. Wspaniała, mam tę płytę. Ale masz to wydanie, czy masz w pudle metalowym? Mam to wydanie. Ja mam japońskie jakieś. Kupiłem w Heijou. To jest włoskie. Mhm. I kupiłem je chyba na Discogsie. Ale chciałbym mieć też to metalowe, nie? No bo jeśli to Państwo nie wiedzą, jest to płyta Public Image Limited. Ona się nazywa w tym wydaniu Second Edition, ale ma też drugą swoją wersję, która nazywa się Metal Box. I w tym wydaniu jest to kanister taki metalowy, w którym są... Trzy. Bardzo jest to płyta, no taka pożądana, kolekcjonerska. Tak, bardzo. Mój kolega ma, miałem to wydanie w ręku i jest rzeczywiście piękne. No kurczę, to jest płyta, dzięki której zacząłem słuchać, o Jezu, bardzo wielu różnych rzeczy. Bardzo wielu, zarówno takich innych zespołów, bardziej powiedzmy wykręconych z lat 80. Również takich typu, nie wiem, This Heat, do Scotta Walkera na przykład przeszedłem przez Public Image Limited. It's raining today. Ale bardziej to jest zespół, który, kurczę, zawsze mnie fascynował jakby pewną taką postawą swojego lidera, no bo lider tego zespołu John Lydon, przedtem chwilę wcześniej Johnny Rotten, który śpiewał jakby w Sex Pistols. Mm-hmm. Jest to, kurczę, dla mnie ta historia tej płyty, bo to jest ich druga płyta, to jest historia takiego zadania sobie pytania, jako w ogóle artysta, jako twórca, wiesz, jako ktoś, kto po prostu jest kimś, co ja mogę zrobić po tym, kiedy właśnie zrobiłem wszystko. I kiedy jakby zdemolowałem w ogóle jakiś porządek. I kiedy jakby, jak to dzisiaj młodzież mówi, zjadłem grę, tak? Co mogę zrobić? No bo Sex Pistols nagle przewartościowali cały paradygmat. I kompletnie stali się też czymś takim, no, o wiele większym od samego siebie. No bo jednak, umówmy się, że Sex Pistols, no dobra, fajna kapela, to są super piosenki, a tak są wciąż, kurczę, tam, no... Proste bardzo. Proste, kilkanaście prostych w ogóle rockowych piosenek, z których najwięcej właśnie chyba robił ten wokal i ta persona Rottena. I co Rotten jakby miał zrobić później, nie? Potem, kiedy to Sex Pistols w ogóle, wiesz, wybuchło i się skończyło jeszcze tak naprawdę szybciej niż się zaczęło. Polecam swoją drogą, jest genialny film tego Juliana Templa, Field, wiesz, Field and the Fury. Mhm. I co można robić dalej? I to jest taka, na przykład Second Edition to jest dla mnie taka... kurczę, w ogóle lekcja z tego, że jeśli masz ze sobą dobrych ludzi, to możesz tak naprawdę zrobić wszystko, co ci się podoba, nie? Bo potem jakby ten Peel stał się takim, wiesz, zespołem po prostu takim jakby
tworem, wokół którego, wokół Lydona orbitowali różni muzycy, ale na tej płycie jeszcze to był po prostu rasowy zespół z zajebistym składem, że był Kit Levine i był Jawobel na basie i po prostu oni razem wykręcili jakieś takie brzmienie, które kurczę, moim zdaniem słyszysz dzisiaj w bardzo, bardzo w ogóle wielu miejscach, nie? A jest to też taka płyta trochę właśnie, nie wiem, jak Legenda, czy jak Makes Inquiry, że ten rytm i ten nastrój, to kurczę, zabierają cię w coś, czego po prostu jakby w miejscu, w którym wcześniej nie byłeś, w miejscu, które jest trochę straszne, trochę złe, bo ta płyta jest bardzo taka zimna, bardzo taka osaczająca, bardzo taka opresyjna. Te teksty są strasznie w ogóle jakby, kurczę, takie bardzo niepokojące. Ta płyta w ogóle jest bardzo taka eerie, kurczę, nie? Ona jest taka trochę dzisiaj, że jest dzisiaj cała taka na przykład też przez moją pasiewnicę taka estetyka internetowa współczesna, taka, nie wiem, weirdcore'owa, czy taka, czy creepypasty i tak dalej. Wydaje mi się, że ta płyta jest z tego porządku, nie? Ona, no, zdecydowanie. Ona wyprzedziła w ogóle swój, w ogóle, wiesz, swój czas. No. To jest też płyta, którą myślę, że można zaklasyfikować jako postpunk. I czytałem taką bardzo fajną definicję gdzieś postpunku, że postpunk to jest punk, tylko że w którym zamiast gitary jest na froncie bas. Tak. I tak, faktycznie tak, ta muzyka tak, jest mocno basowa i ten Jawobel, który faktycznie ma takie zacięcie dubowe i robił też takie rzeczy, ale tak samo też Keith Levine też robił rzeczy takie około dubowe, bo na przykład Singers and Players, taka była super grupa reggae, to wydane było tam na, tam też z Adrianem Sherwoodem razem, także ten bas w tej płycie jest naprawdę znakomity, ta strona basowa tej pulsacji, no też płyta, która bardzo dobrze brzmi na winylu, bardzo lubię ją wspaniale brzmi na winylu. Odpalać sobie właśnie z płyty. Na przykład ja zrobiłem raz taki numer jako autor, że po wielkim sukcesie serialu Ślepnąc od świateł i książki, ponownym sukcesie, bo wtedy też się strasznie dużo tej książki sprzedało i przez chwilę była ona w ogóle najchętniej kupowanym przedmiotem w Empiku, przedmiotem nawet, nie książką, tylko tam, wiesz, patrzyłem na te rankingi i tam na pierwszym miejscu była książka Ślepnąc od świateł, a na drugim jakieś tam USB, no, czy tam, wiesz, tam, nie wiem, gra dla dzieci. I pamiętam, co ja, takie myślenie, co ja teraz odniosłem, przez chwilę byłem najpopularniejszym pisarzem w Polsce i co ja mogę zrobić dalej z tą sytuacją, a mój serial był najchętniej oglądanym serialem w Polsce. I co ja mogę w ogóle jakby zrobić z tą sytuacją? I napisałem sobie taką książkę Czarne Słońce, która dla mnie była trochę jak właśnie taki, jak second edition, że sobie postanowiłem... Coś dziwnego dla siebie po prostu. Coś dziwnego dla siebie, coś, co zawsze chciałem zrobić, coś, co po prostu, w czym nie mam żadnych w ogóle jakby, po prostu nie stawiam sobie żadnych ograniczeń i że po prostu idę na całość i nie zastanawiam się nawet nad tym, czy ja się mieszczę w jakiejś konwencji, normie, czy ja sprawiam komuś przyjemność na przykład odbioru, no bo autorzy tej płyty też na pewno się nad tym nie zastanawiali, czy oni sprawiają komuś jakby, wiesz, jakby przyjemność. I rzeczywiście ten Roden chciał trochę nawet przekreślić, jakby tak zakopać ten swój sukces tą płytą. Ja uważam, że to są w ogóle piękne gesty i jakby niebywałą odwagą twórczą jest w ogóle na przykład zbudować coś, a potem trochę to rozwalić. Metal Box nawet tak komunikuje, że to jest płyta, do której trudno się dostać, tak, nieporęczna, tak, która nie będzie tak na półce, ładnie sobie leżała. No, bardzo artystyczny zabieg, świetna płyta. Też jedna z moich ulubionych takich okołopunkowych w ogóle płyt wszechczasów. I też płyta, no, doceniona krytycznie. Bardzo, bardzo i taka w ogóle wydaje mi się, że z czasem coraz bardziej doceniana. Natomiast, wiesz, no kurczę, no wydaje mi się, że jeśli na przykład ktoś, do dzisiaj na przykład bardzo kultowym i popularnym zespołem jest Joy Division, też dlatego, że no Joy Division, no to jeszcze jest inna opowieść, no to jest zespół, który przede wszystkim też chyba jakoś bardzo udanie przekazał jakoś bardzo, bardzo uniwersalne emocje, przy okazji też budując jakąś też taką bardzo unikatową, taką brzmieniową po prostu jakość. I wydaje mi się, że jeśli ktoś naprawdę lubi Joy Division, to powiedzmy jest na takim levelu pierwszym, ale tu może sobie wskoczyć na level drugi albo nawet trzeci. Ja dokładnie to samo mówiłem o... Może nawet nie... To nie jest... Ja mówiłem do Joy Division się odwoływałem, jak mówiłem o zespole Wire. O, tak. Że tak. To jest równie proste, tak naprawdę świetne granie, a z jakiegoś powodu nie jest aż tak popularne i naprawdę marzę o tym, żeby Wire zyskało aż tak dużą renomę wśród mainstreamowych odbiorców, jak
jak Joy Division, bo po prostu na to zasługuje i myślę, że z Public Image Limited jest tak samo i bardzo w ogóle dziękuję za rozmowę. To była bardzo ciekawa i pouczająca rozmowa. Wiele kwestii w niej poruszyliśmy i mam nadzieję, że każdy tutaj przynajmniej jedną płytę miał okazję poznać zupełnie nową. Ja poznałem aż dwie i z przyjemnością sobie ich wysłucham i zapraszam też wszystkich do wysłuchania tych płyt, których nie znali, albo do wrócenia do tych, które już znali wcześniej. I dziękuję bardzo. Kanał się rozwija, ale bez waszego wsparcia nie będzie szedł dalej, więc też proszę o... Ja wiem, że jak to brzmi w ogóle, ale łapki w górę, subskrypcje i tak dalej. No muszę to mówić, bo to jest po prostu... Nie krępuj się, każdy to robi. Dla kanału ważne. No. Subskrybujcie kanał Cukier. I dajcie łapkę w górę. Masz Patronite'a? Nie mam Patronite'a. Tak sobie założysz kiedyś Patronite'a, to też wpłacać na Patronite'a. No. Dzięki Super, wielkie. Było miło mi być twoim gościem. Mi też było bardzo miło pogadać.